Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. Moi drodzy widzowie, trwa turniej Superbet Rapid and Blitz Poland 2023. Bardzo dobrze idzie Radosławowi Wojtaszkowi oraz Jankowi Krzysztofowi Dudzie. Polacy naprawdę spisują się rewelacyjnie, no i dzisiaj była okazja zobaczyć ich pojedynek. Od razu powiem, że bardzo ciekawą partię rozegrali Polacy. Naprawdę arcyciekawą partię. Będzie trochę odnóg, także wybaczcie za takie rozległe analizy, które tutaj przygotowałem. Ale niesamowitą partię rozegrali panowie i no coś wspaniałego, więc przejdę od razu do rzeczy i lecimy z tematem. Ale też przypomnę, że nie idzie trochę Carlsenowi. Carlsen no, jest tak bardziej w połowie stawki, może troszkę poniżej. Zobaczymy, jak to się wszystko ułoży w szachach szybkich. No i jedziemy z tematem. Jest tutaj ruch D4 ze strony Janka. Radek skoczek na F6, C4, E6. Skoczek na C3, goniec B4. E3, czyli system Rubinsteina w obronie Niemcowicza. Jest roszada czarnymi, goniec na D3, D5. Janek wybił na D5, Radek odbił pionkiem. A3, goniec sobie wrócił i hetman C2 i bardzo ciekawy ruch zagrał teraz Radek. Skoczek A6. Od razu wam powiem, że bicie gońcem na A6 najlepsze nie jest, dlatego że mimo wszystko, że czarne biją, mają zdublowane pionki, ale wieża B8 może się rozegrać kapitalnie, no i przede wszystkim zostaje para gońców po stronie czarnych, więc to jest bardzo korzystne czarnymi, więc nie można w ten sposób zrobić, w tej sytuacji akurat tak od razu. Skoczek zagrał na F3, wieża E8 ze strony Radka, B4 zagrał Janek, C6 Radek i tutaj muszę przyznać, już się zaczyna dziać tak naprawdę, bo może nie widać, ale dzieje się dlatego, że tutaj Janek zagrywa skoczek E5. Jest to bardzo ciekawe posunięcie. Piękna idea, bardzo mi się podoba. Jest to aktywny ruch. Ciekawy jestem, czy ktoś z was taki ruch by wykonał. Ja myślę, że nie. Musiałbym się przygotować debiutowo. No zawodnicy tutaj wiedzą, o co chodzi. I uwaga. Idea polega na tym, że po biciu, co poszło też w partii, jest bicie, jest wieża bije E5 i goniec B2. Tutaj białe świadomie oddają pionka za parę gońców i za super rozwój, ale muszę wrócić do tej sytuacji i pokazać no, bardzo ciekawą alternatywę czarnymi i uważam, że tutaj czarne mogłyby chyba nieźle sobie pograć. Tutaj Radek mógłby zagrać posunięcie C5. Ciekawy ruch i uwaga, po wybiciu oczywiście pionkiem z B, no bo jak zbijemy z D, no to tracimy skoczka, więc po biciu pionkiem z B jest bicie skoczkiem na C5. I nawet jakieś tam bicia na F7 nie przeszkadzają czarnym absolutnie. Tutaj czarne świetnie się rozegrały, mają już króla bezpiecznego, nawet jak zbije na F7, rozegrana wieża, figury, to wszystko dobrze intuicyjnie stoi i to się wszystko zgadza. No a po wybiciu to już w ogóle tutaj czarne stoją świetnie w tej sytuacji. Jednakże po ruchu C5 jest inna możliwość białymi, mianowicie bicie na A6. I tutaj czarne musiałyby odpowiedzieć na D4 od razu, bo też grozi bicie tu, odbijają na pewno czarne figurę. Białe musiałyby raczej w ten sposób zagrać i bicie na A6. Uważam, że ta pozycja czarnymi jest, nie chcę mówić kapitalna, ale jest bardzo dobra. Może jest mniej więcej równo, ale jednak czarne chyba mają takie jakieś lepsze perspektywy. Tak czuję, bo to bardzo ciężko jednoznacznie określić według mnie. Dobrze, jak było dalej? Tu jednak Radek postanowił wybić i goniec zagrał na B2. Radek zagrał goniec G4, H3 Janek, to wszystko dobre ruchy, goniec wraca i skoczek E2. Bardzo dobre posunięcie. Oczywiście, no otwieramy końca, to jest jasna sprawa. Tutaj ten skoczek też i na D4, no przede wszystkim jakaś roszada grozi. Grozi roszada, to brzmi groźnie, ale grozi. Skoczek F4 może z atakiem na gońca, żeby tutaj dziabnąć i też gońca na G6. W każdym razie za cenę pionka białe stoją ok. Wieża wraca i teraz kolejny dobry ruch, w sumie najlepszy, goniec A6. No właśnie, i teraz goniec A6 ma sens, bo tu zostaje słabość, którą niekoniecznie trzeba od razu zbijać. To nie jest też dobre od razu, bo wieża wchodzi do gry i tam się bardzo czarne też rozgrywają, więc skoczek F4 zagrywa Janek. Dobry ruch. Goniec G6. No i tutaj się zaczynają piękne jazdy taktyczne, moi drodzy. Pewnie większość z nas by zbiła tego gońca od razu. Tak zakładam. Jednak Janek zbija na C6. Najlepsze posunięcie. Ruch D4. Bardzo ostry.
i wieża na D1. Rzecz jasna, no, bicie gońcem na D4 mogłoby się wiązać z tym, że jest bicie na D4 i kończy się partia. Czarne wygrywają, więc tak nie wolno. Po wieży D1 działamy cały czas na związaniach. Związania są bardzo, bardzo ciekawe i bardzo mocne. Tutaj wieża zagrała na C8. No i to jest ruch niedokładny. Jak należało zagrać? Zobaczcie teraz kolejną odnogę. Piękne rzeczy mogłyby się dziać, ale też uważam, że arcytrudne. Zwracać też uwagę trzeba na czas, jaki dysponują panowie w danej sytuacji. Goniec mógłby zagrać na E4. Hetman musi wrócić. I po ruchu G5 przykładowo, skoczek na E2. I tutaj jak goniec zbije, to jest wieża na G1 i białe stoją świetnie, więc na G2 zbić nie wolno. A po skoczek E2 przykładowo D3. Po skoczek G3 zobaczcie, że linia G się zamyka i tutaj prawidłowym odejściem jest goniec G6 i ta pozycja po roszadzie na przykład białymi jest nadal bardzo, bardzo ciekawa, złożona. Jednakże na przykład po wybiciu, no to wieża D3 z wtrąceniem i tutaj przykładowo po hetman B6 skoczek mógłby wlecieć na F5. Bardzo trudne rzeczy, ale arcyciekawe uważam. I po biciu wieży, bo to bierzemy tylko pod uwagę, co jest już grubym błędem, bo skoczek H6 wygrywa partię. Tutaj goniec z hetmanem robią robotę i jest koniec gry. No więc cóż, było inaczej, ale odnogi myślę, że ciekawe póki co. Wieża C8 ze strony Radka i to jest uważane jako błąd. Faktycznie jest to błąd. Tutaj z zimną krwią Janek bije na A6. Trzeba uważać oczywiście na takie ruchy, czy typu wieża C2. Jednak hetman zagrał na C7 i wieża bije D4. No właśnie, Janek trochę się myli, moi drodzy. Trochę, bo można było lepiej, czyli goniec D4, ale to też jest trudny ruch, uważam. Chociaż może nie do końca. W sumie, bo chodzi o to, że hetman zbije na F4 skoczka, ale hetman wtedy zbije na C8. I dzieje się, no bo jak zbijemy tutaj, no to białe wygrywają, sprawa prosta. A jak odejdzie hetman, to hetman C7 też musi odejść i właśnie na C7 chodzi o to, że po wybiciu na G2 jest hetman H2. I tu białe mają materiał, Janek lubi grać z materiałem, ale według mnie z praktycznego punktu widzenia to nie jest jeszcze taka oczywista sytuacja. Chociaż można stwierdzić, że na tym poziomie może i tak. Jak było dalej? Wieża zbiła na D4, hetman C2. Hetman wrócił. Radek zaczyna tutaj figurami nieźle tańczyć i to wygląda niesamowicie ciekawie. Wieża D1, defensywa. Janek dobrze gra w defensywie, ale Radek, moi drodzy, się teraz znowu myli. Hetman B3. Długo myślał nad tym ruchem, jak widać. Hetman B3. Tutaj przede wszystkim też trudne, uważam. Goniec na H5 jest bardzo ciekawym ruchem. I co ciekawe, jak zbije tutaj skoczek, to jest bicie na E2. Król odbija wieża C2 z niezłą inicjatywą czarnych, bo odbijamy tutaj figurę. No, ale po właśnie goniec na H5, G4, to jest też osłabienie skrzydła królewskiego. No tutaj goniec musiałby wrócić. I trzeba zagrać naprawdę jakieś porządne ruchy, no bo jak grać? No nie można zrobić roszady na przykład, bo jest bicie, bicie i wieża C2. Trzeba uważać, to trzeba też brać pod uwagę. Ale po tym ruchu, na przykład jak Janek by grał dobrze i jedyne takie słuszne posunięcia, to po tym ruchu H5 wydaje się bardzo ciekawe. I po G5 goniec wchodzi na G4 i znowu czarne łapią aktywność. A jak nastąpiłoby bicie, no to wymiana hetmanów, tutaj jak zbija skoczek, bo musi, jest goniec na H5. I ta pozycja nadal jest arcyciekawa, nawet jeśli chodzi o końcówkę. Znaczy, to jest mniej więcej równa pozycja, ale dynamiczna. No cóż, nie wiem jak wy, ja mam świetne odczucia po tej grze Polaków na ten moment. Znaczy w ogóle cała partia jest świetna, więc jedziemy dalej. Hetman na B3. Roszada. I w tym momencie wieża wjechała. No i na szczęście Janek ma hetman B5. No tutaj atakuje wieżę, no bo straciłby tak po prostu gońca. To trzeba było widzieć. Widział, rzecz jasna. Tutaj wieża F8 zostało zagrane. Goniec D4 i Radek przystępuje do ciekawych kombinacji. No teraz już widzimy po pasku, że białe mają dużą przewagę. Dwa pionki i niby nic się nie dzieje. Wieża F2. No to już taka można powiedzieć, może nie rozpacz, ale zobaczcie ile Janek ma czasu teraz. Niecałe pół minuty, a Radek ma 3 minuty. No grając na sekundach takie pozycje. No i nic dziwnego, że tutaj praktycznie wybiera Janek pozycję. Bije wieżą na F2. Hetman bije. Wieża wraca. Hetman C2. No pionek więcej tylko, czyli czarne odzyskały pionka. Ale skoczek wziął gońca. Jest HG, hetman E5, grozi mat.
Więc f6 szach, król sobie na h7 kica i król h2. Oczywiście to są takie praktyczne ruchy. Zobaczcie, Janek ma 15 sekund. g5. Hetman d7. No wiadomo, tego typu posunięcia. Tutaj można stwierdzić, że już czarne, powiedzmy, się troszkę wykaraskały z pozycji. Oczywiście to się łatwo zawsze patrzy na silnik. Jak grają ludzie, no to nie jest takie oczywiste. Przede wszystkim białe mogłyby chapnąć pionka. Znowu. Było inaczej. W tej sytuacji król na h6, wieża f5, zostało zagrane przez Janka, wieża c8, wieża c5. No właśnie. Wieża tutaj weszła do obrony z tej strony. No ten ruch nie jest dobry, jak widać zresztą. I Radek zbił wieżą, bo trzeba wieżą. Jak skoczek, no to oczywiście jest tutaj. Bicie, bicie. Hetman f2. Moi drodzy, to jest remis. Przepraszam. Tutaj coś mi w komórce zawibrowało. To jest remis w tej sytuacji. Dlatego, że po hetman g4, skoczek d2 i po h4 Radek niestety zbił na h4 i to jest duży błąd, ale remis jest po skoczek f1. Jak król h1, to skoczek wraca, król h2, szach znowu, a jak król zagra na h3, to skoczek bije na e3. I po tym ruchu tutaj białe musiałyby szybko i dobrze zareagować, choć to jest bardzo trudne na sekundach, jak się gra goniec g7. Po biciu tutaj silniczek mówi remis, no bo to obiektywnie powinien być remis. Łatwo się mówi, ja wiem, cały czas to powtarzam, ale no mówię, na sekundach gra bardzo trudna, ciężko znaleźć na pewno takie ruchy. Moi drodzy, no Radek, myślę, że tutaj myślał o zwycięstwie, słusznie zresztą, bo jest bardzo walecznym szachistą i to się chwali. Po biciu jest hetman f4, można to było przeoczyć. Żeby nie ten ruch, to czarne by tutaj były chyba niezłe, bo jednak skoczek f1 było groźne. No i tutaj jest wybicie, skoczek e4 musi łapać pionka, pionek ucieka, jest a6 i Janek zagrywa przepiękny ruch, który wygrywa ładnie partię, goniec c5. Tutaj Radek musiał uznać wyższość tym razem kolegi, dlatego że wybicie powoduje to, że pionek swobodnie dociera do pola przemian. Znaczy to i tak dociera swobodnie, bo goniec broni dojście skoczkiem na d6. Przepiękna partia, uważam, i brawa panowie, to się chwali. Moi drodzy, tabelka tak wygląda aktualnie. Janek ma 4,5 punkta, nie przegrał żadnej partii. Radek jest na miejscu szóstym, Carlsen jest za nim, ale Radek naprawdę dobrze sobie tutaj, uważam, radzi. No porażkę ma tylko z Polakiem, żeby tylko tak zostało. Trzymamy kciuki za panów. Dziękuję za uwagę. Widzimy się w kolejnych odcinkach.